Lubię z kijem ćwiczyć, nie ukrywam, pomaga mi bardzo. No, fantastycznie, a ze mną? Z tobą lubię bardziej niż z kijem nawet. Już za chwilę, już za moment, a dokładnie 1 marca rusza 9. edycja Tańca z Gwiazdami. Super Express jako pierwszy dostał możliwość sprawdzenia, jak nasze gwiazdy radzą sobie na treningu. Zapraszam. No, jak wam idzie? Na pewno jest to bardzo duże wyzwanie, zupełnie inaczej się tańczy, jakby w tańcu towarzyskim zupełnie inaczej się tańczy. Normalnie Rafał się śmieje, jak to zupełnie inaczej tańczą dyskotekowe tancerki i inaczej tancerki tańczące taniec towarzyski. Dla mnie ten program to jest zupełnie w ogóle inny poziom też aktywności fizycznej. Oczywiście jedno to jest ta intensyfikacja, czyli treningi codziennie, ale drugie to jest te ruszanie wszystkich tych mięśni, których nawet przy innych sportach nie miałam okazji poruszyć i uaktywnić. I mam zakwas. Całe nogi mnie bolą, plecy mnie bolą. Rafał tylko mówi, nie garb się, brzuch prostuj się, trzymaj fason i tak dalej, więc okazuje się, że nawet jako osoba aktywna mam bardzo dużo pracy do zrobienia i jest tak, że no moje ciało się okazało się, że jest w miarę sprawne, jak trochę galaretka. Ale rozciągnięte, bo szpagat chyba potrafisz zrobić. Nie potrafię szpagatu zrobić, ale rozciągnięte... Pracujemy nad tym. Ale trafiłaś w punkt, bo to jest jedno z moich marzeń, żeby do końca mojego uczestnictwa w programie zrobić szpagat. Bardzo mi się Rafał. No dobrze, no to, słuchaj, szpagat już w rękach robisz, więc tak już dasz sobie. W rękach już robię, tak. Ale spróbujemy zrobić to w nogach. Pole dance w jakiś sposób ci tutaj pomaga na parkiecie? Myślę, że każda forma aktywności fizycznej pomaga, dlatego że gdybym... I tak jest to zupełnie nowa dziedzina, zupełnie nowa intensyfikacja doznań i aktywności fizycznej. I gdybym w ogóle zupełnie nic nie ćwiczyła, to byłoby mi bardzo ciężko. Rafał się śmieje, że te mięśnie są, tylko one po prostu są troszkę uśpione. W naszej parze to ja jestem rurką od tego pole dance, tak. Ja się wokół niej kręcę. To ja poproszę tutaj jakiś układ. W Tańcu z Gwiazdami widziałam w poprzednich edycjach, że jest taka tendencja do tańczenia z kijem. Też ci, że tak powiem, wsadzą ten kij między łopatki? Był już kij grany, moja droga. To było tak, że faktycznie ten kij pomaga, dlatego że ja na przykład mam tę tendencję, że bardzo, bardzo ruszam ramionami, często do melodii, niekoniecznie do rytmu, bo jakoś jak, mi... Jak połowa naszego społeczeństwa siedzi na imprezie czy na weselu i zawsze jest takie... Ja to mówię, że albo tupię nóżką, albo normalnie bareczkami, chodzą bareczki. No i tak. to jest normalne, to ludzie tak jak reagują na muzykę, ale w tańcu niestety musimy okrzesać ten rytm w naszym ciele, tylko bardziej zająć się innymi rzeczami. Dlatego kijek był pomocny. Kij pomaga i pomaga nam nadal. Lubię z kijem ćwiczyć, nie ukrywam, pomaga mi bardzo. No fantastycznie, a ze mną? Z tobą lubię bardziej niż z kijem nawet. Co to będzie za taniec? To będzie cza-cza. Energetyczna. Nie wiem, czy możemy zdradzać, ale... Możemy, a okej. Okay. Dobra, to będzie cza-cza, tak, kubańska cza-cza. Jest to taniec, który jest no, jeden z trudniejszych na pewno, na sam początek. No ale... Tamara lubi z wysokiej góry tak? skakać. Nic mi o tym nie wiadomo, mówiłam, że lubię wyzwania, ale nie wiem, czy aż tak trudne. Ja was nie zagaduję, no bo czas leci, a trzeba trenować. Trzeba tańczyć. Ale ja, wiecie, mam do was taką prośbę. Musicie mnie nauczyć kilku podstawowych kroków waszego tańca. To Tamara. Tak, nie ma problemu, słuchaj. W takim bądź razie, ja mam do ciebie pomysł. Ciach. Robisz hop, hop, ciach. Twoja kolej. Na początek za trudne. No nie. Ale to nie jest cza-cza-cza. Jak? Można no policzyć cza-cza-cza. To bardziej jakiś. A skąd wiesz, jesteś już ekspertem, widzę, mój czacie. Dobra, wiesz. Chodźcie wszyscy razem. Proszę bardzo, nie ma problemu. W miejscu podstawowy krok, tak? Czyli stopień na lewo. I teraz pięta. 2, 3. Jest, idziemy do boku. Cza-cza-cza. I w miejscu. Lewa, lewa. Przepraszam, jestem 2 minuty z tobą na parkiecie. To jeszcze raz. To. Uwaga, uwaga, godzina później. Kręcimy się i przechodzimy. Jedna i druga. Wygięcie Tamary. Teraz wygięcie twoje. Szk. Mamy. Smoka. Lepiej już idzie. No dobra, 3 godziny później. Młodzie, dziewczyny.